Wzrost stresu związanego z pracą po roku w pandemii odnotowano u 63% organizacji społecznych. Wynika z badań 850 NGO-sów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon Jawor. Dzień dobry, nazywam się Stara Fliger, jestem dziennikarką i redaktorką portalu organizacji pozarządowych NGO.pl i dzisiaj porozmawiamy o naszej kondycji po roku w pandemii. I drodzy Państwo, proszę dać znać w komentarzach, czy nas widać, czy nas słychać. Spotkanie tłumaczone jest na polski język migowy. Zachęcam także do tego, żeby w komentarzach dzielić się swoimi refleksjami, swoimi spostrzeżeniami po roku pandemii, a także pytaniami do naszych gości, które teraz przedstawię. I są dzisiaj z nami pani dr Maria Baran, psycholożka międzykulturowa z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie, współautorka badania na temat emocji, zachowań i postaw Polaków podczas pandemii COVID-19. Jeszcze o tych badaniach sobie dzisiaj powiemy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Jest z nami również dr Marzena Cypriańska-Nezlek, również psycholożka z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, która zajmuje się naukowo między innymi analizą korzyści, strat, które niesie porównywanie się z innymi ludźmi oraz to, jak postrzegamy samych siebie i swoje życie w różnych perspektywach czasu. Obecnie prowadzi również badania dotyczące percepcji i społecznych skutków zmiany klimatu i jest współredaktorką popularnego, cenionego podręcznika Statystyczny Drogowskaz. Dzień dobry, pani doktor. Dobry państwu, dzień dobry, panie Stero. I jest z nami również doktor Katarzyna Delazari-Radek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, filozofka, zajmuje się między innymi teorią dobrostanu, zagadnieniem szczęścia i przyjemności, a także etyką praktyczną, bioetyką, etyką medyczną, etyką pomocy, etycznymi aspektami globalizacji, a także etyką dziennikarstwa oraz etycznymi problemami nowych technologii, etyką badań naukowych i etyką w biznesie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu. I zaczniemy od rozmowy właśnie o badaniach, które przeprowadził zespół Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. Są to badania, wspomagany komputerowo wywiad online, prowadzone na tej samej grupie dorosłych Polek i Polaków. I na pierwszą ankietę przeprowadzoną w zeszłym roku w marcu odpowiedziało ponad 1000 osób. Była to reprezentatywna próba ogólnopolska. Na drugą w kwietniu 868, na trzecią przełom maja i czerwca 794, a na ostatnią w grudniu 807 osób. To taka ważna informacja o tym, o skali badań, które przeprowadziła uczelnia. I w tym projekcie wpływ pandemii COVID-19 na emocje, zachowania i postawy Polaków brały udział dr Katarzyna Hammer, profesor, a także dr Maria Baran, obecna tutaj z nami, dr Maria Marchlewska i profesor Krzysztof Kaniasty. No i właśnie panią dr Marię Baran zadam jej pierwsze pytanie o to, co Polaków stresowało w pandemii, co spędzało nam sen z powiek, na jakie rzeczy zwracali uwagę, kiedy pani doktor prowadziła te badania, więc co najbardziej Polaków niepokoiło, jakie odpowiedzi wskazywali? Mhm. Już odpowiadam, tylko jeszcze sprostuję, to znaczy badanie, jakby zespół badaczy wskazuje na to, że było to badanie SWPS-u, ale też Instytutu Psychologii PAN, żeby koledzy i koleżanki nie... Oczywiście, że tak. Także bardzo dziękuję. Małe sprostowanie. No jeżeli chodzi o obawy, to znaczy tak, myślę, że należy zacząć od tego, że przede wszystkim zmieniał się poziom obaw, czyli nie tylko to, co nam spędzało właśnie ten sen z powiek, ale też na ile my się baliśmy, w którym momencie tej pandemii w zeszłym roku. Tutaj wyglądało to w ten sposób, że na początku naszego badania, na początku, co się zbiegło też z początkiem pandemii w marcu, ten poziom obaw był dość wysoki
I jeszcze taki się utrzymywał w następnym miesiącu, w kwietniu, po czym w maju, tak na przełomie maja i czerwca, nastąpiło takie tąpnięcie, czyli istotny statystycznie spadek. W mniejszym stopniu w mniejszym stopniu się baliśmy i ten poziom się utrzymał też w grudniu. Także tu już się nic nie zmieniło. Te obawy, ten poziom obaw nie wzrósł już później. A druga rzecz to jest to, że zmieniały się poza tym poziomem obaw, zmieniały się właśnie źródła obaw, czyli to, czego w danym momencie pomiaru Polacy bali się najbardziej. I na początku to były takie podstawowe cztery obawy dotyczące tego, że wirus będzie rozprzestrzeniał się zbyt szybko, ponieważ ludzie nie będą się stosować do zaleceń, tego, że system zdrowia może się okazać niewydolny, czyli to, co właściwie teraz się dzieje, ale z tym startowaliśmy, z tego poziomu. No, baliśmy się też zachorowania kogoś bliskiego w dużej mierze i kryzysu finansowego. I to były takie cztery podstawowe obawy. Co ciekawe, nawet na początku bardziej baliśmy się tego, że właśnie ktoś bliski nam zachoruje, a w mniejszym stopniu tego, że sami się zakazimy. No a później w kwietniu doszło do takiej zmiany, że na pierwsze miejsce wysunął się kryzys finansowy, czyli jakby wydaje się, że mogło to mieć związek z tym, że przestaliśmy myśleć, że to będą tylko dwa tygodnie, tylko zauważyliśmy, dostrzegliśmy, że to zostanie z nami trochę dłużej, więc na pierwsze miejsce wysunął się kryzys finansowy. W maju akurat takich istotnych zmian, jeśli chodzi o roszadę, o kolejność tych obaw, specjalnie nie było, natomiast w grudniu pojawiła się ciekawa rzecz dotycząca tego, że na pierwsze miejsce wysunęły się obawy o zdrowie, ale nie związane bezpośrednio z koronawirusem, czyli raczej obawy o dostęp do lekarzy w sprawach właśnie niezwiązanych z COVID-19 i taka ogólna obawa o to, że nasz stan zdrowia się pogorszy, no właśnie przez to, że zaniedbujemy inne sprawy zdrowotne, na przykład, że nie korzystamy z pomocy lekarza, nie robimy badań i tak dalej, czyli po prostu ogólne pogorszenie zdrowia. Mhm. Także tak. Pojawiła się też obawa o dostępność respiratorów dla osób bliskich, prawda? Tak, z tym, że to też jest tak, że my, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-polityczną, w każdej fali dodawaliśmy jakieś pytania i o te respiratory nie pytaliśmy wcześniej. Także to pytanie się pojawiło, teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w grudniu spytaliśmy chyba o to po raz pierwszy. Także tu trudno porównywać między falami, ale faktycznie była ta obawa istotna. Ja myślę, że to było powyżej tam pewnie 60%. No ale pojawiła się to, my też jakby te kolejne pytania dodawaliśmy w oparciu o odpowiedzi badanych na pytania otwarte, więc też nie braliśmy tego znikąd, tylko pojawiało się nam pytanie o to, jakie inne jeszcze obawy masz. Ludzie dopisywali w tych wcześniejszych falach, my to uwzględnialiśmy w kolejnych etapach, więc faktycznie no to wyniknęło też z obaw, które po prostu miały miejsce. Mhm. I teraz zapytam panią doktor, która jest z nami przez pierwszą część spotkania, czy postawy Polek i Polaków się zmieniły w czasie? Czy na przykład obserwuje pani takie zjawisko, że Polacy przyzwyczaili się do pandemii, zaadaptowali się w jakiś sposób, może ją wypierają? Pani doktor, jak to pani widzi na podstawie badań? Mhm. Tak, to znaczy myślę, że można powiedzieć, że my się przyzwyczailiśmy, zaadaptowaliśmy do pandemii. Tylko pytanie polega na tym, czy w najlepszy możliwy sposób. I tu raczej miałabym wątpliwości. Co może wskazywać na tą adaptację? Na tą adaptację może wskazać po pierwsze spadek tego poziomu obaw, to znaczy trzeba zaznaczyć, że ten poziom obaw spada, a przecież liczba zachorowań wzrasta, liczba śmierci spowodowanych bezpośrednio COVID-19 też rośnie, a pomimo to ten poziom obaw spada, czyli to też może być taka przesłanka, że trochę jednak przywykliśmy do tych liczb i do tej sytuacji. Ale druga rzecz, może nawet taka bardziej istotna przesłanka, dotyczy strategii radzenia sobie, które my też w tym badaniu sprawdzaliśmy. To znaczy wyszliśmy z założenia, że pandemia jest sytuacją mocno stresującą, wręcz kryzysem zdrowotnym, w związku z czym różne mamy sposoby radzenia sobie z tym. I sprawdzaliśmy pięć takich strategii. Pierwsza strategia to była strategia zadaniowa, czyli taka ukierunkowana na działanie.
I to jest strategia, która właściwie dominowała przez cały rok. To znaczy faktycznie najczęściej ludzie ją stosowali, czyli najczęściej starali się zbierać informacje, żeby podejmować najlepsze decyzje, orientować się w tym, co się aktualnie dzieje, jakie są zalecenia, co robić, czego nie robić, no właśnie po to, żeby jakby rozwiązać ten problem. I to jest strategia, która dominowała jakby przez cały czas trwania pandemii, ale była najczęściej wybierana na początku, czyli właśnie marzec, kwiecień. Podobnie było ze strategią unikową, czyli strategia unikowa to jest takie trochę fantazjowanie, jakby odwracanie myśli od tego, co się dzieje, czyli żeby nie być przytłoczonym, no to tu sobie myślę o tym, jak to będzie, jak już świat wróci do normalności, albo myślę o tym, jak to było i trochę nostalgii w tym jest, czyli takie wspominanie, jak to było, jak nikt nie musiał jeszcze maseczek nosić. Mierzyliśmy jeszcze strategię skoncentrowaną na emocjach, ale ją pominę, bo nam tu nic specjalnego nie wyszło, żadne różnice istotne statystycznie, czyli jakby nad tym przejdę dalej. Ciekawe wyniki dotyczyły dwóch jeszcze strategii dotyczących, czy jedną nazwaliśmy strategią depresyjną, a drugą strategią zaprzeczania i tu się okazało, że to, co się zmieniło na przestrzeni roku, to wzrosła popularność właśnie tych dwóch ostatnich strategii, a zwłaszcza z strategii zaprzeczania, czyli takiego myślenia, że to całe niebezpieczeństwo jest rozdmuchane, wolę się pospotkać teraz ze znajomymi niż później żałować, tak? Czyli teraz pożyję, co tam się będę ograniczał, to właściwie nic takiego poważnego. No i my łączymy ten wzrost strategii właśnie zaprzeczania z no właśnie z tymi, też z tym spadkiem obaw, ale też jakby interpretujemy to w ten sposób, że no jest to jakiś wskaźnik właśnie przystosowania, czyli tam trochę machnęliśmy na to ręką, trochę się przyzwyczailiśmy. No być może w jakiś sposób nas to chroni przed stresem, ale z drugiej strony no jest to niebezpieczne, bo oczywiście przekłada się na to, że jak nie przestrzegamy tych zaleceń, to stwarzamy zagrożenie i dla siebie, i dla innych, bo do zarażenia siebie czy innych może dojść, jak się nie pilnujemy. I jeszcze zapytam panią doktor, korzystając właśnie z tego, że pani jeszcze z nami jest na spotkaniu, czy w tych badaniach widać na przykład zróżnicowanie pewnych grup i ich doświadczenia pandemii, wpływu pandemii na ich dobrostan, na przykład młodszych, starszych, kobiet, mężczyzn, czy tutaj są jakieś różnice, czy widzi pani coś takiego? Tak, my odnotowaliśmy różnice, zarówno jeśli chodzi właśnie o obawy i przestrzeganie zaleceń, tutaj akurat, że tak powiem, bardziej, bo to też są zmienne powiązane, czyli im bardziej ktoś się bał, tym bardziej się do tych zaleceń stosował i zazwyczaj w większym stopniu obawiały się kobiety i osoby starsze, mniej mężczyźni i osoby młode, więc to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no to jeżeli chodzi o dobrostan, to co nas zaskoczyło, to jest to, że wygląda na to, że te skutki pandemii, tak psychologiczne, są najbardziej dotkliwe dla młodych. My co prawda nie badaliśmy dzieci i młodzieży szkolnej, co myślę, że tutaj też miałoby istotne znaczenie, ale u nas okazało się jakby w tych wynikach z naszych badań, że ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli 18-24 lata, jest w sumie najbardziej poszkodowana, co widać po na przykład takiej zmiennej, którą nazywamy dystresem. Dystres oznacza takie połączone symptomy depresji i lęku uogólnionego, czyli na przykład to, jak jeżeli osoby często doświadczają problemów ze snem, ze spadkiem energii, z poddenerwowaniem, frustracją. I to ewidentnie tutaj w każdej fali ta najmłodsza grupa jakby była, odczuwała ten najsilniejszy dystres i tak samo najwyższe poczucie samotności. I to dużo więcej niż starsi, co też mogło, no dla nas to w sumie było pewne zaskoczenie, bo się spodziewaliśmy, że skoro starsi są narażeni na ciężki przebieg COVID-u, muszą bardziej się pilnować, no czasem się zdarza tak, że są osobami samotnymi, żyją samotnie, no to, że to będzie dla nich wyjątkowo dotkliwe. Okazuje się, że to młodzi właśnie są tak w sumie najbardziej poszkodowani pod tym względem. Bardzo pani dziękuję i teraz zadam pytanie do dr Katarzyny de Lazari Radek o ten czas okiem filozofki. Może takim przyczynkiem do tej części rozmowy niech będzie to, co powiedział Jakub Wygnański w jednej z rozmów z portalem ngo.pl. Dokładnie rok temu Kuba mówił nam, że cytuję: wydaje mi się, że to będzie doświadczenie pokoleniowe, które podzieli czas na przed i po. Na pewno jakoś z tego wyjdziemy. Zawsze w końcu jakoś, w cudzysłowie, wychodzimy.
ale nie jest bez znaczenia, jak to się odbędzie, jakie będą koszty, jak dużo gotowi jesteśmy poświęcić, by przetrwać. Jeśli koszt naszego przetrwania będzie oznaczał zgodę na skrajną niesprawiedliwość, nieczułość, porzucenie słabszych, to ów moment odrodzenia, wyjścia na powierzchnię będzie zawsze zatruty. A koniec cytatu. Ale chciałam właśnie panią doktor zapytać o to, no, o ten podział na czas przed i po i pani okiem jako filozofki, ten ostatni rok w pandemii, co to był za czas, zwłaszcza, że pani też się zajmuje właśnie naukowo tym pojęciem szczęścia, dobrostanu. No, wydaje mi się, że przede wszystkim to był czas niespodzianek, prawda? I tego, żeśmy pewną stratę czy żal, którego doświadczamy, no, musieli przetrawić sami. Z taką sytuacją nigdy wcześniej nikt z nas się nie spotkał, zwłaszcza, że były to straty, no, nie tylko takie osobiste, ale powiedziałabym, że ogólnospołeczne, a wręcz światowe, tak? Więc to jest taka sytuacja, w której wszyscy zostaliśmy jakoś doświadczeni. To doświadczenie, ponieważ jest wspólne, więc jednak też kształtuje całą grupę, prawda? Każdego z nas, ale również i całą grupę. I myślę, że tutaj prac takich naukowych i z socjologii, psychologii, z tych nauk w ogóle społecznych będzie cała masa. Ja w tej chwili czekam na raport dotyczący szczęścia za rok 2020. To jeszcze trochę, ale sama jestem bardzo ciekawa, jak te badania wyjdą. No, jeżeli chodzi o ten cały rok i o to, jak rozwijamy się w tym nieszczęściu, no to myślę, że filozof może potwierdzić to, co powiedziała przede mną rozmówczyni, pani Maria, na podstawie badań, tak, społecznych. To znaczy przede wszystkim szok na początku, a później powrót do pewnej homeostazy. Tak? Neurobiologia mówi o takim stanie rozechwiania między cierpieniem a takim stanem normalnym, czyli w zasadzie stanem przyjemności. No, jeżeli jest właśnie ten strach, jeżeli jest jakieś cierpienie, jakiś ból, to my staramy się sobie z tym poradzić, musimy sobie z tym radzić, jesteśmy istotami cielesno-psychologicznymi i w związku z tym, no, zarówno ciało długo nie wytrzyma takiego stresu, jak i nasza psychika. I w związku z tym to, o czym pani Maria mówiła, tak, czyli właśnie, no, albo zaprzeczenie, albo to, że już, no, stwierdzamy, że pewnie nam się nic nie stanie, trzeba na to machnąć ręką. No to są wszystko te elementy, które wykorzystujemy, żeby sobie jakoś poradzić, tak, z tym nieszczęściem. Druga rzecz, o której bym powiedziała, no to ci najmłodsi. Ja sama mam taką rodzinę wielopokoleniową, bo mam i swoje własne dzieciaki, nastolatki i babcię, która ma 97 lat i muszę powiedzieć, że te badania w ogóle nie są dla mnie zaskakujące, wręcz potwierdzają to, co ja obserwuję, to znaczy moja babcia mieszka sama, myśmy się nią zajmowali jak tylko mogliśmy, ale ona żyła sama od 40 lat i dla niej tu duża zmiana nie nastąpiła. Natomiast jeżeli chodzi o moje dzieciaki, które od roku praktycznie nie chodzą do szkoły i nie widzą się z najbliższymi sobie ludźmi, no to tu jest dramat i wielkie nieszczęście. No, po pierwsze młodzież, tak, czyli ten, no nie wiem, 13+, to są ludzie, którzy już nie potrzebują rodziców, tylko potrzebują rówieśników. Teraz, no, tych rówieśników nie ma, tak? Szkoła jest takim miejscem jednak, w którym, no, toczy się po prostu życie młodego człowieka, tak? Moje własne toczy się u mnie w pracy, w tej chwili nie chodzę do pracy, bo pracuję na uniwersytecie, więc pracuję z domu, ale tak naprawdę moje życie się w zasadzie nie zmieniło. Tak? Siedzę przy biurku, spotykam się ze studentami, wychodzę po zakupy. Natomiast życie moich dzieci zmieniło się nieprawdopodobnie,
No i tutaj myślę, że właśnie naprawdę powinniśmy skupić się tak społecznie na dzieciakach i na młodzieży, no dlatego, że oni zostali sami najbardziej osamotnieni. Mhm. To może jeszcze kontynuujmy chwilę ten wątek dzieci i młodzieży. Zapytam panie psycholożki o to właśnie, jakie psychologiczne skutki w ogóle będzie miała pandemia. Czy jesteśmy w stanie coś na ten temat powiedzieć, bo też jeszcze raz odwołam się do wywiadu z Jakubem Wygnańskim, który właśnie powiedział, że młodzież będzie miała takie rany, które no długo się będą zabliźniały, więc czy coś możemy o tych skutkach psychologicznych już powiedzieć? Więcej. Może pani doktor Maria Baran na początek. To znaczy tak, ja mogę pospekulować, ponieważ no, my mierzyliśmy jakby te skutki krótkotrwałe, to co się dzieje teraz. Tutaj mogę jeszcze powiedzieć, no, bo też kiedyś zostałam zapytana o to, no właśnie, czy to jest, skoro to jest taki kryzys globalny i takie dramatyczne doświadczenie, to czy to nas zmieni w jakiś sposób na stałe? My na przykład mierzyliśmy, też się interesowaliśmy takim konstruktem jak identyfikacja z całą ludzkością, znaczy w ogóle to jak my siebie, swoje miejsce w świecie widzimy i na ile właśnie jakoś się czujemy częścią większej całości. I też bardzo nas interesował koncept wsparcia społecznego, bo jako bufora, czyli to zakładaliśmy i tak też wyszło, że im bardziej osoby czują, że mają wsparcie, tym mniej dotkliwe są te skutki pandemii. I no właśnie, no i to też jak panie pamiętają i może tutaj osoby, które nas słuchają, ten początek to była przecież taka mobilizacja, ludzie szyli maseczki, tutaj dużo się mówi o tym pomaganiu, o tym, żeby sąsiadce zrobić zakupy, przynieść, spytać się, czy niczego nie trzeba. No i my to mierzyliśmy i zachowania pomocowe i właśnie poczucie wsparcia społecznego i okazuje się, że jeśli chodzi o to poczucie wsparcia, to ono wzrosło, ono miało taki pik, czyli jakby taki najwyższy poziom właśnie w maju i czerwcu. Ale później już wróciło, znaczy spadło niżej. Czyli to też jest tak, że no właśnie, można by się spodziewać, że no nie wiem, może empatię to jakoś poruszy, nie wiem, zmieni nas właśnie, zaczniemy, przewartościujemy życie, zaczniemy myśleć o innych ludziach bardziej, w większym stopniu pomagać. No ale właśnie, w tym wszystkim ta tragedia, czy też dramaty, czy też trudna sytuacja dotyka też nas. No a mamy ograniczone zasoby, jakby nie było, także wygląda na to, tak jak z badań profesora Krzysztofa Kaniastego wynika, że jest pewna, w sensie, jeżeli dotyka nas jakieś negatywne zdarzenie, jakiś kryzys, jakaś katastrofa i nie jesteśmy w tym sami, to wzrasta identyfikacja z ludźmi wokół nas, no bo oni, no, nie tylko ja jestem ofiarą, wszyscy jesteśmy ofiarami, więc skoro wzrasta to poczucie, że jesteśmy razem w tym wszystkim, no to wyciągamy do siebie rękę, zaczynamy sobie pomagać, ale to nie są nieograniczone zasoby i w pewnym momencie one się kurczą i dochodzi do tak zwanej deterioracji wsparcia społecznego i po prostu no, musimy się zająć sobą, jakby wzrasta też poczucie samotności znowu. No i my to uchwyciliśmy w tych badaniach, ten klasyczny efekt, że jednak w grudniu już tego poczucia wsparcia aż takiego nie było. Czyli też, no to jest trochę taki może mniej optymistyczny wniosek, ale pokazujący, że trudno nawet w tak dramatycznej sytuacji, trudno o trwałe zmiany. Ja co prawda mówię tylko o wsparciu społecznym, no ale właśnie, wydaje się, że człowiek ma w sobie taką zdolność do przyzwyczajenia się naprawdę niemal do wszystkiego. Także no pytanie, bardzo mi trudno odpowiedzieć na to, co będzie dalej. Ja się bardziej martwię o, znaczy ja mam sobie dzieci w wieku przedszkolnym, więc tak trochę spokojniej do tego podchodzę, bo oni jeszcze aż tak tego nie odczuwają, ale ja na przykład z mojej perspektywy martwię się o luki w edukacji, ale też o luki społeczne, no bo właśnie, jak to podtrzymać te relacje, młodzi ludzie, którzy z dnia na dzień właściwie zostali odłączeni od całej sieci kontaktów, no. Człowiek jest istotą społeczną, no ale właśnie, myślę, że w tym wieku rozwojowym to jest ogromnie ważne, ale trudno mi jest w ogóle tutaj właśnie spekulować, zgadywać, jakie to będzie miało trwałe skutki. No obawiam się, że będzie miało, ale jakie to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ja też często myślę o tym, iż
Minister edukacji nie poświęca zbyt wiele uwagi dzieciom, które wypadły z systemu edukacji zdalnej, ale też właśnie pamiętajmy, że prawda, istnieją dzieci, które znalazły się poza systemem całkowicie, poza tym są w domach przemocowych i często szkoła była takim jedynym miejscem, prawda, w ciągu dnia, gdzie mogły się poczuć bezpiecznie, ale też takim miejscem, w którym nauczyciele, nauczycielki mogły zauważyć, że w domu tego dziecka dzieje się źle, dzieje się mu krzywda i tymczasem wiele dzieci zostało w tym momencie odciętych zupełnie, prawda, od pomocy i możliwości stwierdzenia, że w domu dzieje się im krzywda. I teraz jeszcze wrócę do pani doktor Katarzyny Dylezali-Radek, dlatego że będzie współgrać z tym, co powiedziała przed chwileczką pani doktor. Ja pamiętam, jak pani napisała w zeszłym roku na Facebooku taką prognozę, że zacytuję, nie ma co również wierzyć, że oto będzie to trauma tak wielka, że zmienimy się diametralnie, przestaniemy konsumować ponad miarę i nawrócimy się na drogę miłości bliźniego i natury. Pani doktor, czy po roku nadal tak pesymistycznie tutaj pani stoi na stanowisku, że rzeczywiście niewiele nas to doświadczenie zmieni jako wspólnoty, społeczeństwo? Absolutnie. Myślę, że z jednej strony była to niejaka, czy jest to trauma jednak zbyt mała, prawda? To znaczy, oczywiście, że jest nam niewygodnie, niektórzy umierają, niektórzy tracą pracę, ale można sobie wyobrazić kataklizmy naprawdę dużo gorsze niż ten, więc to po pierwsze. A po drugie, jednak jestem zdania, że cierpienie nie uszlachetnia. Naprawdę, bardzo głęboko w to wierzę, że jeżeli cierpimy i to cierpimy długotrwale, to właśnie skupiamy się na sobie, na swojej rodzinie, na najbliższych, natomiast nie starcza nam sił, żeby wyjść z tego kręgu i pójść dalej. Nie mówiąc o takich sytuacjach zupełnie globalnych, prawda? Znaczy myślę, że to też obserwujemy, ja to obserwuję po sobie, już marzę o tym, żeby wsiąść w samolot i polecieć na jakąś konferencję, więc nie wierzę również, że nagle zmienimy się i zaczniemy, nie wiem, martwić się o zmiany klimatu, prawda? Dlatego, że rozumiemy, że jesteśmy światami połączonymi i to, co się dzieje w jednym miejscu, będzie miało konsekwencje w drugim, tak? Więc tutaj jakby z dwóch stron, z jednej strony to właśnie ten kataklizm jest jednak mimo wszystko zbyt mały, a z drugiej strony nie wiem, czy większy by pomógł. Trudno nam jest się odzwyczaić od tego, co było dla nas dobre, prawda? To znaczy ten tak zwany status quo jest dla nas naprawdę istotny. Jeździliśmy gdzieś na wakacje, wychodziliśmy, coś kupowaliśmy i teraz wydaje mi się, przynajmniej tak z obserwacji swojej i moich znajomych, to jakby wynika, że po prostu stoimy w blokach, żeby wrócić do tego życia, prawda? To może się nie udać, niektórzy straszą, że się nie uda i wtedy pewnie będziemy musieli coś zmienić, ale myślę, że jakby takiej woli, to tutaj za bardzo nie ma, tak? Oczywiście z całą pewnością będziemy musieli się zmierzyć choćby z kryzysem gospodarczym. Osoby potraciły pracę, potraciły dochody, czasami całe firmy poupadały, prawda? No i teraz te osoby są wśród nas, nie jest to próżnia, więc dobrze by było, żebyśmy wspólnie, oczywiście po prostu przez rząd, tak, myśleli, jak tym problemom zaradzić. I chyba będziemy się żegnać z panią Marią Baran, tak? Bo pani do nas zajrzała tutaj na pół godziny, więc bardzo dziękuję za poświęcony czas i za to, że pani znalazła przestrzeń na to, żeby się z nami spotkać i porozmawiać. I nie chcę już dłużej zatrzymywać, bo wiem, że wzywają panią doktor kolejne obowiązki. Ja jeszcze tylko może jedno zdanie zapytam, czy będą jeszcze kolejne próby i kolejne badania?
Tak, będą. Zaczynamy niedługo. Tutaj się co prawda zmienia trochę koncepcja. Teraz to profesor Krzysztof Kaniasty będzie dowodził badaniami, ale tak, i będą jeszcze poszerzone właśnie o taką część jakościową. Także liczymy też na to, że nie pominiemy tego, co jest istotne, że to już nie będzie tylko to, co pytania, które wychodzą od nas, tego, co nam się wydaje, tylko faktycznie postaramy się też z tymi osobami porozmawiać i się dowiedzieć właśnie ich słowami, z ich perspektywy, jak ta pandemia faktycznie na nich wpłynęła. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczenia. I teraz może przejdę do pani doktor Marzeny Cypriańskiej-Nezlek, zwłaszcza, że pojawił się temat klimatu i tego, że właśnie no, katastrofa klimatyczna była takim długo wydarzeniem, które było ignorowane przez nas, a pani doktor się zajmuje też właśnie percepcją psychologiczną tego zjawiska, więc pani doktor, pani zdaniem do tej części spotkania, w której poruszyliśmy te tematy do tej pory, gdyby zechciała pani jeszcze coś dodać. Słuchałam uważnie i z większością komentarzy się zgadzałam. Jestem wdzięczna, wręcz tak się czuję, że pani wspomniała, pani Katarzyna, o tym cierpieniu, o tej perspektywie, w której ono wcale nie uszlachetnia. Ono to nie jest to coś, co ma nas zmieniać na lepsze, to nie tędy droga. Co bym mogła dodać? Mówił bardzo dużo, znaczy tak wybijał się taki temat zmiany, i czyli czy ta pandemia nas zmieni, ona pewnie coś tam zmieni w naszym zachowaniu, ale nie wiem, czy pamiętacie, te pytania pojawiały się już właśnie tak na początku. Na początku było bardzo wyraźne takie pytanie, co w nas to zmieni, czy zmieni to nasze wartości, a i wręcz było takie oczekiwanie, co będzie potem. I nawet pamiętam na początku, gdzieś tam w marcu, w kwietniu pojawiało się dużo wywiadów na ten temat, nawet przez jakiś czas je kolekcjonowałam, żeby potem porównać, co z tych przewidywań wyszło. No i to każdy sobie wyobrażał, znaczy przedstawiał jakieś swoje wyobrażenia, oczekiwania i tak dalej. Ale jednocześnie zwróciłam uwagę na to, że my się stawialiśmy nagle w takiej trochę pozie, jak to powiedzieć, zarzucaliśmy własną podmiotowość, czyli tak oczekiwaliśmy, że jest sobie wirus, on coś tam zrobi, a my się potem tak zmienimy, tak się po prostu zmienimy. I jakoś dziwnie umykało nam to, że ta zmiana to też wymaga refleksji. Oczywiście czasami są pewne zmiany, które następują, które są wymuszone, a potem się utrwalają i tak jest. Ale w tym współczesnym świecie to czego my tak naprawdę potrzebujemy, to refleksji nad tym, nad naszą kondycją, nad tym, co nas boli. Tak naprawdę ta właśnie pandemia teraz wybiła nam nasze słabości. Zauważcie, że ten sposób, czy jak na przykład pytamy, a jak dzieci sobie z tym radzą, a jak osoby starsze, a jak osoby młodsze, które grupy są najbardziej zagrożone, czy które grupy najbardziej ucierpiały? Otóż te, które mają z różnych powodów ograniczoną możliwość radzenia sobie, te również, które są pozostawione. Pani wspomniała o tym, o czymś ważnym, o czym tak właśnie jako społeczeństwo często nie chcemy myśleć, gdzieś to sobie odkładamy, albo po prostu nie mamy czasu, albo mamy inne zajęcia, albo po prostu jest nam tak wygodniej. Dzieci z takich zaniedbanych rodzin, które nagle znalazły się w jakiejś sytuacji, do której nijak były przystosowane i co więcej, nie mogły się szybko przystosować. My bardzo szybko, ja, moi koledzy, koleżanki, wiele osób przeskoczyło szybko na tryb online. Trochę nas to pomierziło, ale poszło. Natomiast tam mamy grupy, które nie są w stanie sobie poradzić i niestety ta sytuacja wybiła nam teraz też taką coraz bardziej widoczną bezradność albo nieudolność różnych rozwiązań systemowych, jeżeli w ogóle o jakichkolwiek rozwiązaniach można mówić. I w kontekście zmiany klimatu oczywiście często, i nawet robimy badania na ten temat, takie analizy dotyczące tego, czy zmiana nawyków, potem takich wymuszonych przez COVID, takich, które na przykład są związane z ograniczeniem konsumpcyjnego stylu życia, co jest korzystne dla łagodzenia zmiany klimatu, czy to ma szansę przełożyć się na zachowania trwałe?
Tego jeszcze nie wiemy. Te badania są prowadzone i na przykład z takich badań, które realizowałam z moim kolegą Adrianem Wójcikiem, wynika, że tak, że nastąpiła pewna zmiana nawyków, że ludzie ograniczają używanie samochodu, nie latają, bo nie mogą, że nastąpiły tam ograniczenie konsumpcjonizmu i nawet deklarują, że to właściwie nie jest takie straszne. I to daje nadzieję na zmianę w przyszłości, ale uwaga, daje nadzieję, natomiast ja mam duże wątpliwości, czy tak się stanie, jeżeli nie pójdzie za tym refleksja. My liczymy na to, że człowiek, znaczy może zmiana może być trwała wtedy, kiedy dokonując tej zmiany, nawet jeżeli ona jest wymuszona, czy jakoś tam przypadkowa, nieintencjonalna, ty dostrzegasz korzyści, tak, z tej zmiany i wtedy jest szansa, że one się wzmocnią. Albo idzie za tym refleksja, że to jednak czemuś służy, dostrzegasz jakąś korzyść, przynajmniej brak trudności i wtedy jest szansa, że to pójdzie. Ale to, czego nam najbardziej potrzeba, to refleksji. I wiecie, obawiam się tego, że przed nami będzie naprawianie szkód. Ja nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy. I zauważcie, że w takiej sytuacji, w której musimy sobie radzić z kryzysem, a będziemy musieli prawdopodobnie po pandemii, to co nam grozi? Że to będzie kolejne źródło stresu. A bieg za tym, żeby naprawić. Bardziej skupienie się na samym sobie, bo musisz zmagać się z sytuacją, w której często nie masz wsparcia. I to nie sprzyja refleksji. I to znowu może być takie odbicie, tak jak pani Katarzyna powiedziała, ludzie stoją w tych, jak to, w blokach sortowych, żeby niejako wrócić, nie? Czyli jakby tak potrzebujemy wrócić i nie wiem, jaka pójdzie za tym refleksja. Także ja mam nadzieję, ale obawy też, ale bardziej pokładam nadzieję, muszę wam powiedzieć, w tym, co obserwuję, w takiej refleksji, która gdzieś tam idzie. Równolegle z kryzysem, to o czym rozmawiamy. Pani zacytowała artykuły, wywiady z Kubą Wygnańskim. Właśnie on mówi o tej istocie, on mówi o refleksji, mówi o tym, że ten kryzys, który mamy teraz, jest prawdopodobnie jednym z kolejnych, które są przed nami. Mówi o tym, że to nie jest tak, że jest pandemia, my mamy czasami takie wrażenie, to jest złudzenie, że ona się skończy, a my tak sobie siup z powrotem do tak zwanej normalności. Sporo mówimy o tym zaraz, ale jaka to była normalność? I przede wszystkim to już nawet nie jest możliwe, tak? Bo pewnie będziemy musieli zmienić też sposób zachowania i jest chyba, to jest bardzo ważne dla naszego przyszłego życia, żebyśmy jak najszybciej zderzyli się z tą sytuacją, że te kolejne będą kolejne kryzysy, jeżeli my nie zmienimy swojego też podejścia do świata, tej postawy konsumpcyjnej, relacji z innymi ludźmi i dostrzegania innych ludzi. Nie? Także nie będzie takiego po prostu siup powrotu. Nie sądzę, żeby to było możliwe. No, pewnie przez chwilę, nie tak się zachłyśniemy, że znowu możemy siebie widzieć, ale obawiam się jeszcze tego, co będziemy musieli naprawiać, bo przecież sytuacja się nie skończyła. Jeszcze tak, przepraszam, to będzie ostatnie, dodając dzieci, że byliśmy zdziwieni, że może nie zdziwieni, to po prostu jest nasza obserwacja, że dzieci, a młodzież często czuje się nawet bardziej zestresowana sytuacją niż osoby starsze, dla których skądinąd to jest, moglibyśmy powiedzieć, większe ryzyko. No ale tak jest, kiedy COVID, kiedy pandemię analizujemy poprzez to poziom zagrożenia dla zdrowia, dla życia. I to jest oczywiście źródłem stresu. I tutaj mówimy, to jest grupa ryzyka osoby starsze, więc to dla nich pod tym względem jest najsilniejszy stres. Ale pandemia jest też źródłem silnego stresu z innych powodów. Tak? I to już jest ze strony młodzieży. Oni może mniej się boją zakażenia, ale im się nagle coś zdarzyło, nie? Takiego, że zostały zerwane kontakty z innymi, gdzieś nagle siedzą w domu, nie mogą wychodzić, ich plany się gdzieś zawaliły, oni mają różne nadzieje, plany, jeszcze mają taką perspektywę, wiesz, 24 lata to się kończy młodzież, młodość to potem już nie ma, ja właśnie to tracę swoje życie. Więc to ja musimy na nich spojrzeć z ich perspektywy i się okaże, że dla nich to jest niezwykłe stres, do tego oni nie mają wykształconych takich sposobów radzenia sobie, jak ma dorosły człowiek, już doświadczeniem, nie? Więc tak niejako są osamotnieni w tym radzeniu. Plus to, o czym pani też wspomniała, pani Estero,
narażenie na różne konflikty w domu. Tam, gdzie dorośli też nie bardzo radzą sobie ze stresem, tam, gdzie jest przemoc, obserwowanie tych różnych negatywnych skutków i mają mniejsze wsparcie w dorosłych, dlatego że oni też mają jeszcze większy stres. To tyle tytułem uzupełnienia. A pani doktor, jeszcze dopytam, bo istnieje w Polsce spory problem w przestrzeni publicznej stygmatyzowania osób, które znajdują się w kryzysie zdrowia psychicznego. Tak często są te wszystkie powiedzenia o tym, że ktoś powinien pchać do tworek albo że jest wariatem i tak dalej, żeby się leczył. Czy ten czas pandemii jakoś zwróci naszą uwagę, nie wiem, zwiększy naszą wrażliwość na temat zdrowia psychicznego, bo przecież jeszcze krótki czas przed pandemią żyliśmy tematem katastrofy, bo to nie jest już kryzys, to jest katastrofa psychiatrii dziecięcej w Polsce. No właśnie, czy ten czas nas uwrażliwi też na dbanie o zdrowie psychiczne, ale również na niestygmatyzowanie osób, które znajdują się w kryzysie zdrowia psychicznego? Przyznam, że nie zastanawiałam się nad tym problemem w tych kategoriach, natomiast teraz na bieżąco nie wiem, to jakby wracamy do tego, czym ja mówiłam i pani mówiły, o tym stresie, w którym ludzie żyją, w którym muszą sobie radzić, a pamiętajmy też, że kiedy jesteś w poczuciu zagrożenia czy w sytuacji stresowej, to jest to, o czym powiedziałam, nie ma, tam zmniejsza się przestrzeń na refleksję, a mówimy, że są ograniczone zasoby poznawcze. Więc jakby wychodząc z tej perspektywy, to ja nie wiem, czy teraz nagle nas olśni. Można byłoby mówić, no dobrze, ale teraz się zwiększa poziom zaburzeń, więc może się bardziej oswoimy. Ja znowu wracam do tego, że bardziej, ja wierzę w to, że przestaniemy stygmatyzować, że my się z tym poprzez takie oswojenie, ale nie dzięki pandemii, tylko dzięki temu, że my coraz częściej o tym mówimy, że coraz jest więcej programów edukacyjnych, różnych akcji, które właśnie temu służą, ludzi, którzy mówią o swoich problemach i oswajają ten problem, którzy pokazują, że to, wiesz, to już powinniśmy odchodzić od takiej kategorii wariat, tego nie stosujemy w psychologii, psychiatrii, że to nie jest ktoś jakiś dziwoląg, dziwny, tak mu się przydarzyło, bo jest z nim coś nie tak. Coraz częściej przecież mówimy o wpływie środowiska, o takiej bezradności człowieka w świecie. Coraz częściej, na szczęście też, mówimy o zdrowiu psychicznym, o jakości życia, o czymś takim nawet jak szczęście. Ja się bardzo domagam tego, żebyśmy wreszcie mówili o tym, że ważna jest jakość życia, że ja czasami mam wrażenie, na przykład w kontekście zmiany klimatu, mam tak różne, nie chcę dzisiaj o tym dużo mówić, wspomnę tylko, że dużo daje do myślenia dla mnie, taka powszechność gdzieś w mediach mówienia o depresji klimatycznej. Co to powinno się nazywać depresja związana ze zmianą klimatu. Ale ja to odbieram tak, że czasami my potrzebujemy mocniejszych określeń, żeby powiedzieć, żeby zwrócić uwagę na własne cierpienie. To, czego mi brakuje w przestrzeni, to takie pochylenie się i docenianie tego, że nie trzeba mieć poważnych zaburzeń, żeby człowiek się zajął swoją jakością życia. I ważne jest też bycie szczęśliwym, że właśnie zadbać o to, nie czekać, aż już ci spadnie na głowę dach. Ale myślę, że te wszystkie refleksje, one idą w tym jednym kierunku, żebyśmy oswoili się z zaburzeniami, przestali je stygmatyzować i zrozumieli, że to nie jest z tobą coś nie tak, taki się urodziłeś, jesteś dziwny, jesteś zagrożeniem, nie? Ale to bym, takie głęboko zakorzenione przekonania, uprzedzenia, one wymagają czasu, one nie znikną nagle. Nagle się pojawia pandemia, nasze wartości się nie zmienią, tak nagle jakieś różne uprzedzenia. Ja liczę na ludzi tutaj i naszą refleksję i rozmowy, a nie na pandemię samą sobie. Dziękuję. Pani doktor Katarzyna Delazari-Radek, temat szczęścia, temat przyjemności i dbania o jakość życia, no to jest też temat, którym się pani doktor naukowo zajmuje. No i w kontekście pandemii, pani okiem, jak to wygląda? Też w nawiązaniu do tego, co mówiła wcześniej pani doktor Marzena Cypriańska-Nezlek. No właśnie. Ja bym też wyszła dokładnie od tego, że my się tak znowu szybko nie zmieniamy. Ta nasza natura jest całkiem stała, w związku z tym źródła szczęścia
czy źródła tej przyjemności pozostają takie same. Myślę, że to, co pandemia jakby najbardziej uwidoczniła, to to, czy jesteśmy zadowoleni z momentu, w którym jesteśmy, tak? To znaczy z tego życia, jakie prowadzimy. Tu nawet przygotowując się dzisiaj do programu, czytałam kilka różnych badań i okazuje się, że taką największą niespodzianką dla różnych osób było to, z kim się spotykają. No bo to była ogromna zmiana, prawda? Małżonkowie na przykład zamiast pójść do pracy musieli zostać w domu i mieszkać ze sobą 24 godziny na dobę. Znowu dzieci właśnie ze szkoły do domu. I to było osoby samotne, w tym domu też pozostały samotne, tak? Nie wychodziły do pracy. Czas, no, wiosną nawet nie mogły iść na spacer, prawda? Więc ta druga osoba stała się z jednej strony największym problemem albo największą radością. I tu można było po prostu sprawdzić, z kim my lubimy przebywać, kto daje nam oparcie, czego potrzebujemy, jakich zmian oczekujemy. Więc jeżeli na przykład widziałabym w takim kryzysie jakieś coś pozytywnego, no to właśnie to, że to jest taki moment, sprawdzam, tak? I to można, wydaje mi się, przekuć na coś całkiem pozytywnego, no bo jeżeli jestem zadowolona, no to fajnie, prawda? Dobrze, że poprowadziłam w ten sposób swoje życie i myślę sobie, że no, jest to właśnie taka ocena pozytywna. Natomiast jeżeli nie jestem zadowolona, no to może na przykład czas na zmiany, prawda? Czas na to, żeby szykować się do tego, żeby to życie prowadzić lepsze. I tutaj w międzyczasie czytam komentarze naszych słuchaczy i od pana Łukasza dostałam burę, że tak negatywnie oceniam społeczeństwo, że on właśnie się zmienia, pewnie wraz ze swoją grupą społeczną. Dziękuję serdecznie za ten komentarz, bo traktuję go jako coś pozytywnego, prawda? Jako ten głos przeciwko mojemu sceptycyzmowi. Więc żeby podtrzymać moją wypowiedź w tym klimacie, no to powiem, że wydaje mi się, że jakby ta cała sytuacja uwidoczniła taką rzecz zupełnie trywialną, ale pewnie o której zapominamy i o której nie myślimy na co dzień, mianowicie, że najbardziej potrzebny nam jest drugi człowiek. Że samemu jest niedobrze, że jesteśmy zwierzętami społecznymi i w związku z tym to, jak sobie wspólnie radzimy, jest najistotniejsze. I tak, no, obserwując też rzeczywistość na przykład w internecie, różnego rodzaju takie programy coachingowe, różne streamy właśnie na temat tego, jak siebie rozwijać. Przeczytałam artykuł, który jest w opozycji, który stawia taką tezę, że pora najwyższa nie skupiać się na sobie i nie szukać tego szczęścia dla siebie, tylko pomyśleć o tym właśnie, co można zrobić drugiemu człowiekowi, jak mu pomóc, jak zadbać o szczęście kogoś innego, a oczywiście no, też z natury jesteśmy tak fantastycznie stworzeni, że pomagając innym sami doznajemy szczęścia. Tamte endorfiny tak akurat pracują, że jesteśmy nagradzani za dobre postępki dla innych. Także no, jeżeli mogłabym coś optymistycznego powiedzieć, to właśnie to, że pewnie widać wyraźniej niż kiedykolwiek, że ten drugi człowiek jest najważniejszy, no i nikt nie jest samotną wyspą.
Tak jest. I teraz panią doktor Marzenę Cypriańską-Nezlek zapytam z kolei o pracę zdalną, ale może zanim to jeszcze jedną rzecz, bo pani doktor Katarzyna Lazari-Radek powiedziała właśnie o tym, że tak, możemy iść na spacer i te proste przyjemności są bardzo ważne, to ja państwu uwagę zwrócę na felieton, który ukazał się w portalu ngo.pl. Napisał go pan Paweł Ilecki, który mieszka w DPS-ie i on podzielił się swoją perspektywą tego roku w pandemii. Pan Paweł Ilecki opisał nam w felietonie, jak niedawno wyszedł poza placówkę, pierwszy raz od roku, po raz pierwszy mógł pójść na spacer, wyjść poza instytucję DPS-u i właśnie to czasem o tym po prostu nie myślimy, tak, możemy wyjść po prostu na spacer, a dla mieszkańca DPS-u no taka możliwość została odcięta i po prostu polecam państwa uwadze ten felieton, no bo okazuje się, prawda, że pandemia jest takim doświadczeniem również, często się o tym mówi, klasowym, że ci, którzy mogli przejść na pracę zdalną, to przeszli, no ale jest to też doświadczenie bardzo wielu osób, które pracy zdalnej nie mogą wykonywać, a na dodatek są w jakiś sposób na różnych poziomach społecznie wykluczeni, też zwracajmy na to uwagę i po prostu państwu ten felieton polecam. Natomiast panią doktor Marzenę Cypriańską-Nezlek zapytam właśnie o tą pracę zdalną i o jej konsekwencje. Niedawno w portalu ngo.pl też Alina Gałązka podzieliła się z nami taką swoją refleksją, kiedy myślę o online, robi mi się słabo, ale też Jakub Wygnański mówił nam w zeszłym roku, że on z kolei zwrócił uwagę na to zjawisko, które nazwał czasotto, że nam się już wszystko miesza, życie prywatne, praca, tak, bo często w domu robimy wszystko, więc no jest po prostu niezły miszmasz. Więc zapytam panią doktor również w kontekście wcześniejszych badań na temat wypalenia zawodowego, no właśnie o tą pracę zdalną, jak się w niej odnajdujemy, jakie ona ma konsekwencje, czy jeszcze bardziej nas wypala, pani doktor. Pozwólcie mi pani tylko jeszcze uzupełnić poprzednie dotyczące zmiany. Proszę. Tak zwykle jest, że pytamy, czy coś się stanie, czy coś się zmieni i oczekujemy jednoznacznej odpowiedzi. No i tak czasami ona jest niemożliwa, bo to jednak zależy od kontekstu. I teraz mówiąc o tym, o brakach zasobu na refleksję, chodzi mi głównie o takie sytuacje, kiedy ktoś walczy o przetrwanie, ja nie mówię o swojej grupie, ja sobie siedzę w foteliku, pracuję online i tak jak pani Katarzyna powiedziała, niewiele się moje życie zmieniło. Ale jest mi czasami głupio wobec tych osób, kiedy tak mówię, świetnie, refleksja, wiesz, które tam walczą na pierwszej linii, tam nie ma często czasu na takie rozmyślanie nad światem. Oczywiście zawsze jest refleksja, co ja muszę w swoim życiu zrobić na przyszłość i oby ona była. Ale pamiętajmy, że to po prostu zależy od naszych warunków, od tego, z czym my się zmagamy, jakie jest źródło stresu i jakie mamy zasoby w tej walce. Czy mamy jeszcze przestrzeń, żeby myśleć o rzeczach szerszych, jak na przykład zmiana konsumpcjonizmu ze względu na zmianę klimatu i tak dalej, i tak dalej. Więc to taka była korekta, że owszem, ja wierzę, że wiele osób tutaj uczestniczących zmienia się, dostrzega konieczność zmian, dostrzega różne problemy systemu, w którym żyjemy. I ja to widzę w różnych dyskusjach, i tak jest. Tylko dobrze, żeby mówiąc o tym, pamiętajmy, że po prostu czasami są tacy, którzy są w innej sytuacji, której pewnie nam nawet trudno sobie wyobrazić. No to online. No i tak, jest to taka rzeczywistość sporej grupy osób, tej grupy, która swoją pracę mogła przenieść na tą rzeczywistość online. No i teraz. To, co się stało, to jest takie wymieszanie tych wszystkich naszych sfer prywatnych, zawodowych, towarzyskich, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jesteśmy w kwarantannie i nie bardzo możemy wychodzić, kiedy są zamknięte różne miejsca, nie możemy chodzić do pracy i do restauracji i spotykać się z znajomymi z własnej woli, bądź ze strachu, bądź że nie możemy. I teraz no, jesteśmy w tej przestrzeni, gdzie wszystko się zaczęło nam mieszać. To, co ja obserwuję i to gdzieś tam wybrzmiewa też w różnych opracowaniach, raportach, tekstach z takich wywiadów z ludźmi, z różnych badań, to jak już przystosujesz się dobrze do pracy online,
i ona stanie się automatyczna, to nagle może być tak, że zamiast zyskać na czasie, bo wydawałoby się, tak nie muszę, oszczędzam na tej drodze do domu i do pracy, ludzie zaczynają mieć tendencję, znaczy albo jest takie zagrożenie, że nagle bierzesz tej pracy sobie coraz więcej, czyli pracujesz jeszcze więcej niż pracowałaś wcześniej. I do tego tracimy, albo inaczej, zmniejsza się ta przestrzeń na relaks, na te przyjemności, już nam odpada wyjście do kina, do teatru, na koncerty. To jest jakby często jest tak, że ludzie zwiększają zakres pracy, a zmniejszają ten czas, który normalnie byłby przeznaczony na odpoczynek, na relaks, bo on jest z różnych powodów ograniczony. No i to oczywiście może prowadzić do zwiększa szanse i wyczerpania emocjonalnego i fizycznego, i frustracji, i też pewnie ta aktywność fizyczna nam się obniżyła, coś, co też jest fatalne dla naszej kondycji psychicznej. Więc to bym wymieniła takie czynniki, które po prostu wynikają z tego naszego zamknięcia i z takiego naszego też trybu życia. Wiem, że wiele osób, i często o tym mówimy, że w czasie pandemii jest bardzo ważne, żeby utrzymywać pewną rutynę, nawet jak jesteś w domu, to nie łaź w tej piżamie. Spróbuj ustalać sobie pewien tryb życia, żeby w tym chaosie, który nam powstaje, trzymać pewne ramy i punkty odniesienia. To właśnie temu też służą te proste czynności, tak, że biorę prysznic, wstaję, próbuję jednak, pilnuję stałych godzin, dbam o pożywienie, dbam o ten wypoczynek, ale jest to trudniejsze, jakby musimy wypracować sobie na nowo, więc mam wrażenie, że jednak mam takie zagrożenie też obciążaniem się. Ale to znowu zależy od wykonywanej pracy i od tego, właśnie, od takich różnych naszych obciążeń, ale to, o czym wspomniał Kuba Wygnański, to owszem, nam się to tak pomieszało, nie? I tak robimy wszystko w jednej przestrzeni i to nie jest dobre też dla naszego umysłu, takiego uporządkowania w świecie. Nie wiem, czy to tak odpowiedziałam na Pani pytanie. Okej. Bardziej. To jeszcze kończąc, do Pani doktor Katarzyny Dadazali-Radek zapytam, czy my zdziczejemy po tym czasie zamknięcia? Myślę, że nie. Myślę, że tak jak wspomniałam o tym, ta nasza natura jest w miarę stała. Kształtowała się, prawda, od tamtych setek tysięcy lat, więc ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do pewnych zachowań i one pewnie zostaną. No znowu, żeby tu powiedzieć coś optymistycznego, to myślę, że my wiemy, czego nam brakuje, prawda? To znaczy znowu marzymy o tym kontakcie z drugim człowiekiem, marzymy, żeby wyjść z domu, żeby wyrwać się z pewnej nudy czy rutyny, żeby zająć się czymś interesującym. W związku z tym chcemy tego, pragniemy i myślę, że te marzenia będziemy spełniać. A na szczęście informacje dotyczące chociażby szczepień są naprawdę pozytywne i myślę, że skończy się to optymistycznie mimo wszystko i im więcej osób będzie zaszczepionych, tym szybciej. Tak, nadzieja jest też tym, czego bardzo teraz potrzebujemy. I kończąc, ja wiem, że to też był bardzo pracowity rok dla obu pań, więc chciałabym też, żeby na koniec panie powiedziały coś więcej nad jakimiś nowymi projektami. Wiem, że pani doktor Katarzyna Dadazali-Radek kończy książkę, jeśli ja dobrze pamiętam, tak? Będzie poświęcona przyjemnościom. Książka w drukarni. Powiedziałabym, że już są zapowiedzi, godny pożądania stan świadomości. Książka o przyjemności i o obronie hedonizmu.
Oczywiście zachęcam Państwa, mam nadzieję, że nie będzie nudna, ale przysporzy czytelnikom choć troszkę przyjemności. Kończy się ona całą listą przyjemności moich znajomych i przyjaciół. Uwielbiam do tego wracać i czytać sobie i myśleć o tym, ile przyjemnych chwil i różnorakich ludzie mają. Także to jest koniec, ale kolejny projekt, to znaczy w tej chwili kończę książkę też o przyjemności w języku angielskim na rynek zagraniczny. Mam nadzieję, że skończę. Akurat ten czas dla mnie covidowy nie był zły, ponieważ w związku z tym, że na przykład nie musiałam dzieci rozwozić po szkołach, zajęciach i tak dalej, siedziały w domu, to ja miałam rzeczywiście więcej czasu i muszę powiedzieć, że kilka tych projektów udało mi się skończyć, a później już odpocznę. No to jest też trochę właśnie to, o czym mówiła przed chwileczką pani doktor Marzena Cypriańska-Nezlak. Natomiast na książkę o przyjemności bardzo czekamy. I teraz poproszę też panią doktor Marzenę Cypriańską-Nezlak właśnie o to, żeby powiedziała, bo wiem, że jest jakiś projekt również adresowany do NGO-sów, prawda? Do sektora pozarządowego. Tak, ja od jakiegoś czasu taką z dużą przyjemnością współpracuję z różnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi dlatego, że widzę taką nadzieję w przemianie społecznej właśnie w NGO-sach, nie? W tej aktywności obywatelskiej i to zresztą nie jestem w tym przekonaniu odosobniona. Ja myślę, że to jest, organizacje pozarządowe są tą nadzieją w tym budowaniu, tworzeniu, rozwoju przemiany społecznej. I właśnie przygotowujemy na Uniwersytecie SWPS otwarcie Centrum Badań nad Klimatem i Zrównoważonym Rozwojem i tam właśnie będzie też taki program badań nad jakością życia, ale powiedziałam badań, bardziej będziemy skupiać się na innowacjach i w takich różnych projektach wdrożeniowych, czyli bardziej chodzi nam o zastosowanie nauki i wejście do życia, i znaczy do życia w tym sensie do takich zastosowań praktycznych. W ramach tego programu pewnie będziemy się skupiać głównie na jakości życia w kontekście takiej działalności aktywistycznej. Chodzi nam głównie, pewnie będziemy się skupiać głównie to będzie adresowane dla osób, które odczuwają różne konsekwencje zmiany klimatu albo są zaangażowane w aktywność na rzecz klimatu zrównoważonego rozwoju, ale no generalnie będziemy to rozszerzać na działalność generalnie aktywistyczną, więc jestem pełna nadziei. Właśnie tej współpracy, a to jakby jest naturalna ścieżka do organizacji, do różnych ruchów też nieformalnych, czyli tak, mam nadzieję, że będziemy bardziej współpracować w imię takiego wsparcia naszego w przemianie, na rzecz przemiany społecznej. Dlatego tak mówiłam Państwu o tym, no dobrze, pandemia, ja wiem, ona nas zmieni, ale to my potrzebujemy, a mówiąc, nie mówiłam abstrakcyjnie, tylko rzeczywiście ja to widzę nadzieję w trzecim sektorze. Tak się akurat złożyło, że jesteśmy teraz na NGO.pl, a ja tak o tym mówię, ale tak. No. Tak. Nie umówiłyśmy się, że pani doktor to powie, prawda? Tak, mówię, ale właśnie to... Mówiąc to, no przecież mówisz do NGO. Ale to jest doskonała puenta i rzeczywiście no, miło słyszeć, że jest nadzieja w organizacjach społecznych i ja właśnie zapraszam na portal ngo.pl, gdzie przez kwiecień poświęcamy sporo miejsca temu, jaki to był rok dla organizacji społecznych. Został opublikowany raport z badań 850 organizacji społecznych i polecamy go Państwa uwadze. A dzisiaj bardzo dziękuję za to spotkanie i zacznę od podziękowań dla pani Anny Boryckiej, tłumaczki polskiego języka migowego, która wykonywała bardzo ciężką pracę. Ja wiem, że ja na przykład mówię bardzo szybko, więc pewnie miała pani sporo ze mną problemów. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję za pracę podczas dzisiejszego spotkania i dziękuję uczestniczkom naszej rozmowy, pani doktor Katarzyna Dalazari-Radek, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za fantastyczne głosy pań. Ja jestem teoretykiem, ale zawsze jestem bardzo zainteresowana praktykami, którzy robią badania, pracują z ludźmi. Także dziękuję Wam, dziewczyny, bardzo serdecznie.
bardzo dziękujemy i dziękuję również pani dr Marzenie Cypriańskiej-Nezlek. Serdecznie dziękuję. Bardzo miło było mi z państwem tutaj być i rozmawiać. Dziękuję. I dziękuję również dr Marii Baryn, której już z nami nie ma, ale była na samym początku, więc to spotkanie będzie dostępne, później nagranie na YouTubie. Polecamy subskrybować kanał NGO.pl, a także śledzić nasze media społecznościowe, tak będzie można do tego spotkania wrócić. Więc bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, a także życzę dużo zdrowia, proszę o siebie dbać, również o swój dobrostan i do zobaczenia w portalu NGO.pl na kolejnych spotkaniach. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.